Zadam trzecie pytanie. Chciałam zapytać, co kandydaci wiedzą o kondycji finansowej schroniska dla zwierząt, które mamy w Cieszynie. Ono było kiedyś miejskie, teraz jest prywatne. Chciałam zapytać również o telefon alarmowy, czy będzie udostępniony po godzinach pracy, czyli kiedy zostanie potrącony pies, kiedy leży chore zwierzę przy trasie, przy drodze, na chodniku, gdziekolwiek. Jest z tym problem. Ludzie dzwonią, próbują to zgłaszać, nikt nie odbiera, przerzucana jest odpowiedzialność z jednych na drugich. Dlatego mam pytanie, czy państwo w ogóle wiecie, w jakiej kondycji jest schronisko i czy tutaj w tej kwestii coś się zmieni? Pytanie do pana Mazurena. W schronisku dla zwierząt przeprowadzane są kontrole w takim zakresie, w jakim to jest możliwe. Prowadzimy, Wydział Ochrony Środowiska takie kontrole przeprowadza. I to oznacza tyle, że schronisko może funkcjonować, nie można go zamknąć. Natomiast nie chcę wchodzić jakby w szczegółową ocenę, no bo tutaj nie czuję się kompetentny w ocenianiu prywatnego przedsiębiorstwa. My korzystamy z tego schroniska, ono realizuje na rzecz miasta Cieszyna, ale też na rzecz wielu innych miejscowości te zadania, które nam są potrzebne. Ponieważ, jak pani redaktor słusznie zauważyła, nie zawsze dochodzą do nas dobre sygnały o tym, jak sytuacja tam wygląda, dlatego zaczęliśmy analizować możliwe inne rozwiązania. Dlatego między innymi nie zdecydowaliśmy się na odstąpienie od kupna terenu na Głudowach, bo tam jeden z podmiotów pozbywał się terenu, mieliśmy prawo pierwokupu, nie zdecydowaliśmy się na to, żeby tam zabezpieczyć teren pod ewentualny schronisko właśnie dla zwierząt. Również konsultowaliśmy tą kwestię z gminami powiatu cieszyńskiego. Oni, przynajmniej niektóre gminy wstępnie byłyby zainteresowane współpracą z nami. Niestety na ten moment szacunek dotyczący budowy takiego schroniska to jest kwota, no tu znowu powiem trochę z pamięci, znacząco przekraczająca 1 000 000 zł. Stąd uznaliśmy, że na tym etapie, skoro to schronisko realizuje te podstawowe cele, które realizuje, to w toku innych wydatków my nie musimy tego ponad 1 000 000 wyciągać. Gdyby taka sytuacja zaistniała, na szczęście teren mamy przygotowany i wtedy możemy szybkie działania w tym zakresie podjąć. Trochę inna sytuacja jest z kotami. Kotami zajmuje się inna fundacja, trochę na innych zasadach. Też mamy podpisane umowy, ale gdyby taka potrzeba zaistniała, to tak. I teraz szybko odnośnie jeszcze telefonu. Szanowni Państwo, zawsze możecie dzwonić na Straż Miejską. Straż Miejska jest odpowiedzialna za to, żeby pomagać w tego typu sytuacjach i myślę, że pomaga zawsze albo prawie zawsze. No mamy też pewne ograniczenia dotyczące ilości tych strażników. Jeżeli interweniują w danym momencie, to często nie mogą tego zrobić od razu. Ale no, zaledwie w minionym tygodniu ktoś przychodzi do sekretariatu burmistrza i mówi, że gołąb leży w naszej fontannie. Szybki telefon do Straży Miejskiej, Straż Miejska tam zaraz była. Poza tym zarządca dróg, czyli Miejski Zarząd Dróg też podejmuje tego typu czynności. Chyba takiej krótkiej instrukcji tyle. Dziękuję. Myślę, że ja tu jakiejś Ameryki nie odkryję. W związku z tym, że oczywiście dochodzą do nas sygnały, do radnych również dochodzą sygnały, że jest problem, że ktoś tam nieodpowiednio opiekuje się tymi zwierzętami. Myślę, że te działania, które są podjęte przez miasto, czyli kontrola, my też jesteśmy tylko częściowo jakby płatnikiem tych usług. Więc myślę, że należałoby wykonać odpowiednią kontrolę i przedstawić Państwu te informacje. Natomiast jeśli chodzi o zawiadamianie samego schroniska, nie mam doświadczenia. Jakiś czas temu mieliśmy w rodzinie doświadczenie od zawiadamiania o psie błąkającym się w pobliżu przystanku autobusowego i wsiadającym do autobusu z dziećmi, więc no, powiem tak, nie byliśmy w 100% zadowoleni szybkością działania, no ale w końcu się udało.
Także myślę, że to jest dobry, dobry sygnał, że możemy korzystać ze Straży Miejskiej i myślę, że to jest w pierwszej kolejności telefon, który powinni Państwo wykonać. Tyle w tej kwestii. Jeszcze. Pozwolę sobie jeszcze uzupełnić tę informację. Państwo czytacie wiadomości ratuszowe, między innymi też, żeby wesprzeć te przedsięwzięcia związane z sytuacją czworonogów, publikowaliśmy no, chyba ze dwa, może trzy lata, taki cykl również Zaadoptuj psa i angażuje się w to młodzież. Myślę, że to ma też takie bardzo, bardzo dobry taki wymiar edukacyjny i humanitarny w ogóle. Dziękuję.